Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku, w dzisiejszym takim już krótkim. Jak pewnie zauważyliście, znikam na dłuższe okresy czasu. Coraz rzadziej się odcinki na kanale pojawiają, nie bez powodu. Mianowicie szykuję się troszeczkę na grubszy temat. Dlatego też nie chcę za bardzo nagrywać dla was takich nudnych odcinków. Takie jak dotąd były. Troszeczkę zaczynam się szkolić w montażu. Troszeczkę sprzęt powymieniałem. Do tej pory miałem laptopa, na nim mogłem montować filmy takie 180p, coś w tym stylu. Z montażem 4K próbowałem, ale no za bardzo to nie wychodziło na tym komputerze, nie wyrabiał. No i teraz tak samo będę mógł montować te filmy w trochę lepszej jakości i wrzucać na YouTube w trochę lepszej jakości, a nie do tej pory, tak jak do tej pory, czyli po prostu no męczyłem się, a nie robiłem te filmy. No nie mogłem za dużo efektów dokładać, bo już kurde montaż ogólnie i potem wyrenderowanie tego filmu zajmowało naprawdę ogrom czasu. W najbliższym czasie zacznie się tutaj w tym warsztacie dziać ciekawego, mam nadzieję. I teraz daję wam wybór, bo sam nawet nie mogę się za bardzo zdecydować, za co się zabrać. Mamy dwie opcje, dwa pitbajki, a mianowicie jedna opcja to będzie zrobienie swojego pitbajka. Przerobienie czegoś na pitbajka, co wcześniej nie było pitbajkiem, ale po przerobkach będzie pitbajkiem, takim bardziej do asfaltu, do utwardzonej bardziej nawierzchni, nie do takiej hardkorowej jazdy. Tani pitbike, bo no niestety nie ukrywajmy, jak pewnie wiecie, ceny pitbajków poszły ostro w górę. Jak dawniej fajnego pitbajka dało się kupić za 3000 zł, no to teraz praktycznie dwa razy drożej taki pitbike kosztuje. No i nie ukrywajmy, no mi to za bardzo nie pasi. Nie ukrywam tak samo, że rozglądam się od dłuższego czasu za jakimś pitbajkiem. Coś ala typu, jak mówiłem wam w ostatnich odcinkach, taki Pitgang 125, coś ala typu takiego, ale no niestety nie mogę nic takiego sensownego znaleźć, dlatego na razie chyba zostanę przy Bestii. Chyba wiecie, o jakim pitbajku jest mowa. Czyli super hiper Loncinie. Mianowicie trzeba będzie go podprostować. Po ostatniej jeździe trajki mojego braciaka, czyli tam zaliczył fosę, no i się troszeczkę rama wykrzywiła. Ale może sobie z tym dam radę, podprostuję go w jakiś sposób. Więc daję wam wybór. Możecie napisać na dole w komentarzu pod filmem, co byście bardziej chcieli zobaczyć. Czy naprawiamy takiego loncina, mianowicie nie zrobimy go jakoś super zarobiście, jakieś tam malowania, nie malowania, coś tego typu, zrobimy go bardziej sprawnego mechanicznie, a zarazem będziemy go modernizować do takiej wersji hard enduro. Co do tego motorka, takiego pitbajka, którego będziemy robić, to postaram się wam to tak pokazać. Zrobimy to takimi, kurde, muchaki jakieś tu latają. Zrobimy to jak taką metodą, można powiedzieć, na szybkości. Nie będzie to jakoś super zarąbiście wyglądało, bardziej jako koncept, czyli żebyście zobaczyli, że da się fajnego pitbajka zrobić za około 100-150 zł, więc no. Zamiast dawać 6 tysięcy za 150 zł, będziecie mieć fajnego pitbajka takiego do pojeżdżenia. No, u mnie będzie to troszeczkę droższy pitbike, ale zarazem będzie dużo więcej mocy i będzie lepiej zapierdzielać po takich terenach zwykłych, utwardzonych, o, w ten sposób. Więc mi się wydaje, że obydwie opcje są bardzo fajne, ale zobaczymy, ile będzie więcej głosów. Zapowiadam też, że odcinki będą się troszeczkę rzadziej ukazywać, nie tak jak wcześniej, czyli po prostu na przykład 3 odcinki w tygodniu albo coś w tym stylu. Będą się troszeczkę rzadziej odcinki ukazywać, ze względu takiego, że będę próbował coś tam się szkolić bardziej w montażu. Będę wykorzystywał troszeczkę większą jakość, postaramy się w 1044p lub 4K, bo niestety, ale zaczyna się to być
ale no niestety zaczyna to być taki standard, te 144p, więc no pasuje też iść za resztą, no i zacząć nagrywać to w troszeczkę lepszej jakości. No nie ukrywajmy, macie coraz lepsze sprzęty do oglądania na telefonie, no to nawet takie 144p fajnie wygląda, ale jak ktoś ma jakiś telewizor albo coś, większy monitor do komputera, no to niestety, ale tam wtedy te materiały wyglądają słabo. No. O dźwięk też, jak widzicie, troszeczkę też zacząłem się troszczyć. Sprzęt kupiłem już w tamtym roku do nagrywania dźwięku, do nagrywania filmów, ale no niestety miałem taki problem właśnie z montażem, że mój komputer nie dawał rady. No. Dlatego mało się pokazywało odcinków właśnie nagranych tym oto sprzętem. Turbo Loncin i Loncin od Wiza, no jak widzicie, no czekają, leżą pod chmurką, gniją, więc pasuje się za nie zabrać. Tak samo turbo sprzęt, czyli ten Flex z turbo też na razie stoi. No w najbliższym czasie no muszę, powiem wam tak, mam zamiar wziąć się za to wszystko i zacząć to mielać, przemielać te wszystkie projekty, te wszystkie obiecanki, te wszystkie sprzęty, zacząć już to powoli mielać. Tak, żeby po prostu zrobić to wszystko, ponagrywać wreszcie dla was te filmy, bo uzbierało się tego naprawdę dużo. No nie ukrywam, że w ostatnim czasie miałem bardzo dużo problemów, robota mi nie szła, miałem dużo takich różnych problemów, o których wam za bardzo nie powiem, ale które miały wpływ na to, że no nie miałem czasu dla was na YouTube montować filmy i nagrywać, bo montować to montować, ale i też nagrywać. Jakby ktoś był zainteresowany, mam też do sprzedania tego quada 110, on jest bez plastików. No jest ciężki temat, no. Ogólnie no tam jest prawie wszystko porobione, jest w bardzo dobrym stanie ten quad, nowe opony, amortyzator, cały układ hamulcowy tylny, silnik był robiony po remoncie, tylko że no stał parę lat, zanim go w ogóle wsadziłem w ramę i pierwsze było odpalanie na odcinku. No, bardzo dużo rzeczy tam jest przy tym kładzie już porobione. Trzeba dokończyć jedynie jakieś plastiki, jakieś tam pierdółeczki podokładać. No i tyle, nie? Więc, no jakby ktoś chciał, no to jest do sprzedania 1500. I teraz pewnie będziecie się na mnie pluć. Ooo, 1500 złotych! Za tyle to kupię w zarąbistym stanie kłada albo coś. Nie jesteś zainteresowany? No to se. Kup takiego innego za 1500 zł, a nie trój mi tutaj na przykład w wiadomości prywatnej albo pod filmami. Jak nie jesteś zainteresowany, jeśli dla ciebie to za drogo, to nie komentuj i tyle. Jak ktoś jest zainteresowany, to może na pewno w łatwy sposób do mnie kontakt znaleźć, czyli po prostu tam przez Facebooka, Instagrama, no to łatwo do mnie kontakt znajdziecie, możecie napisać. Dobra, kończmy ten odcinek, bo znowu jest więcej gadania niż pożytku. My się widzimy niebawem w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, więc łapeczka w górę. Możecie też się wypowiedzieć o jakości filmu, nagrania. Jak wy to widzicie, czy jest naprawdę fajnej jakości, czy znowu jest jakiejś kiepskiej, czy coś się wam w ogóle nie podoba w tej jakości nagrania. Co byście zmienili, możecie pisać na dole w komentarzu pod filmem. Jeśli ktoś byłby zainteresowany tym kładem 110, tak samo proszę wpisać w wiadomości prywatnej na Instagramie lub na grupie na Facebooku, mnie łatwo znajdziecie, jestem tam administratorem. Co byście chcieli wcześniej zobaczyć, czy Loncina, czy budujemy takiego małego pitbike'a. Oczywiście też to będzie, mi się wydaje, że bardzo ciekawe. Albo jedna opcja, albo druga będzie naprawdę bardzo ciekawa. Będę się starał to jakoś lepiej zmontować dla was i tyle. Koniec. Więc do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej!